Dzień dobry, moi drodzy. Dzień 16. Dzień 17 naszej podróży. Po szlaku GSB. Druga noc w namiocie. Już nie nagrywałem wczoraj wieczorem wszystkiego, co chciałem wam nagrać. Z tego względu, że zrobiło się ciemno. No i dzisiaj wam opowiem o moim systemie do spania. To co, idziemy na zewnątrz? Prezentacja. To jest mój materac, moi drodzy, Thermarest. Jest to ultra lekki materac, idealnie się nadaje do takich podróży długodystansowych. Jest on ultra lekki, a jednocześnie ma bardzo wysoki czynnik izolacji od ziemi, od gruntu. Dzięki temu, że wewnątrz tego materaca są takie komory w kształcie literki V, które izolują warstwy powietrza, a te komory zbudowane są z takiego materiału jak koce NRC. Jak się na nim usiądzie, od razu czuć, jak bije z niego, odbija ciepło. A to jest, moi drodzy, mój śpiwór firmy Columus. Puchowy śpiwór. Dzięki temu też jest super lekki. Jest to model Quilt i charakteryzuje się tym, że, zwróćcie uwagę, po pierwsze nie ma kaptura, ma tylko taką stójkę pod szyję i też nie ma pleców. Jest tutaj rozcięty, ma jedynie takie klipsy, którymi możemy go spiąć. Pewnie zadajecie sobie pytanie, czy ten śpiwór spełnia swoją funkcję. Moi drodzy, jest to bardzo dobre rozwiązanie na taką wyprawę w zestawieniu z tym oto materacem. Już tłumaczę dlaczego. Pierze samo z siebie jest super warstwą izolacyjną w momencie, gdy jest rozprężone. W momencie, gdy je dociskamy, ono traci swoje funkcje izolacyjne. By zaoszczędzić na gramaturze śpiwora, postanowiono usunąć pierze z okolic pleców i zamontować takie oto klipsy, którymi się przypinamy do, przy pomocy tych gumeczek, do materaca. Przypinamy się do materaca. Bardzo proszę. Dzięki tym klamerkom możemy regulować sobie jak bardzo chcemy, żeby śpiwór pod nas podchodził. Na odcinku od kolan do stopy mamy suwak. Możemy go rozpiąć. Na samym końcu mamy tutaj gumeczki. Jeśli jest bardzo, bardzo ciepło, możemy sobie śpiwór całkowicie rozpiąć. I wtedy on pełni funkcję koca pierza. Naprawdę jest to bardzo wielofunkcyjny śpiwór, bardzo wygodny, lekki i ja osobiście zakochałem się w tej konstrukcji. Oczywiście on dobrze działa z produktami firmy Thermarest, z materacem albo z karimatą, która dobrze izoluje i odbija ciepło. Ja jeszcze ze sobą włożę poduszkę dmuchaną, która jest bardzo lekka. Niestety nie wysypiam się na płaskim. Oczywiście można byłoby zaoszczędzić na wadę tej poduszki, wpychając do worka od śpiwora na przykład swoje ubranie, ale ja tak naprawdę mam jedną koszulkę, w której idę, jedną koszulkę, w której śpię. Mam jeszcze obecnie w tej chwili takie oto getry z wełny Marinosa na wszelki wypadek, gdyby było zimno. To zakładam je, tak samo zakładam skarpetki do śpiwora.
I co, mam kurtkę puchową, na której mógłbym spać, ale też ewentualnie ją zakładam, jeśli byłoby bardzo, bardzo zimno. Więc w efekcie nie mam co tego worka na ośpiewora włożyć. Więc zdecydowałem się na zabieranie ze sobą tej poduszki. Ona waży chyba 20 gram, tak mi się wydaje. Jest bardzo... Jest niewielka po spakowaniu. Nie zajmuje dużo miejsca, a daje duży, duży komfort, jeśli chodzi o sen. Więc jak wiemy, sen jest potrzebny, żeby się zregenerować. Więc ja zdecydowałem się na to, żeby za nie wystawić taką poduszkę. I to byłoby na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o spanie. Aha, no tylko powiem tyle. No, do snu możemy założyć jeszcze na siebie getry, koszulkę, czy też czapkę, czy buffa, no i na stopy skarpetki, jeśli byłoby nam chłodno. W ten sposób możemy łatwo regulować temperaturę naszego ciała. I jak byłem harcerzem, to chodziła taka informacja, że do śpiwora trzeba wchodzić nago, wtedy on najlepiej jakby spełnia swoją funkcję, w sensie izolacyjną, wtedy jest najcieplej. No teraz się odchodzi od tego. Super jest założyć do snu właśnie getry, koszulkę czy skarpetki z dwóch powodów. Po pierwsze, dodatkowo izolują i po drugie, założenie na siebie warstwy odzieży, bardzo ważne, świeżej odzieży, uchroni nasz śpiwór przed szybszym nasiąknięciem nieprzyjemnym zapachem lub ubrudzeniem, więc później nie musimy go tak często prać, a w ten sposób też zwiększamy jego żywotność. Co prawda ten zestaw nie jest tanim zestawem. Śpiwór kosztuje około 1000 zł, śpiwór bez kaptura. Materac kosztuje około 700 zł. Mi się udało wszystko to kupić dużo taniej na promocjach i przecenach. I się też uśmiechałem, dostałem jakieś zniżki. Naprawdę warto w takie rzeczy zainwestować. Dzięki komfortowi, który będziemy odczuwać w nocy, będziemy się lepiej wysypiać, a w ten sposób też regenerować. To tyle. Zapomniałem, moi drodzy, jeszcze namiot. Namiot was pewnie interesuje. Jest to też bardzo lekki namiot, ponieważ waży jakieś chyba 980 gram. Jest to dwuosobowy namiot. Jest to prawda chińska podróbka firmy Zipax, ale namiot Zipaxa kosztuje jakieś 3500, a ten kosztuje 700 zł, więc na początek mojej przygody z ultra lekkimi wędrówkami stwierdziłem, że może zainwestuję najpierw w coś tańszego. Jak się sprawdzi, jak się wkręcę, zainwestuję coś droższego. Tamten droższy jest lżejszy prawie o połowę, więc waży jakieś chyba 560 gram, więc jest duża różnica. Mój namiot jest dwuwarstwowy, ma moskitierę, ale można go rozstawić bez moskitiery, tylko sam tropik. Oszczędzamy tutaj wagę na tym, że zostawiamy go na kijkach trekkingowych. Namiot jest tak skonstruowany, że mamy dwa przedsionki i możemy z dwóch stron do niego wchodzić i wychodzić, więc jest to bardzo wygodne w przypadku, gdy nocujemy w dwie osoby. Ja zdecydowałem się na dwójkę, jest też jeszcze jedynka, ale przez to, że mam dużo swoich rzeczy, dużo elektroniki, też muszę wykonać jeszcze wieczorem jakieś tam notatki, zgrać filmy i tak dalej z karty na dysk, więc zdecydowałem się na dwójkę, nie żałuję. Co prawda przez połowę trasy zastanawiałem się, czy w ogóle dobrze, że go ze sobą zabrałem. Teraz się cieszę, że go ze sobą niosłem. Nie był aż tak ciężki. A mogę sobie spędzić noc w bardzo fajnych warunkach. No i też przeoszczędzić. Plusy, minusy namiotów rozstawionych na kijkach trekkingowych. Plus, zaoszczędzamy wagę, ponieważ nie ma on dodatkowego stelaża. Minus, możemy go rozstawić tylko na trawie. W przeciwieństwie do namiotu, który ma swój własny stelaż, który możemy rozstawić bez wbijania śledzi, no ten tutaj musimy zawsze wbić śledzie.
I to jest jego jakby duży minus, jakby tak się przekonałem teraz idąc, że tutaj w górach nie zawsze jest jakaś łączka, gdzie możemy się idealnie rozstawić. Czasem jest grunt kamienisty. Namioty z własnym stelażem możemy rozstawić też w wiacie, czy też w jakiejś starej szopie. W ten sposób sobie zrobić dodatkowe schronienie. A ten namiot, no ten namiot możemy jakoś może zawiesić, ale potrzebuje on zawsze kilku miejsc zakotwiczenia. I to jest jego duży minus tak naprawdę. Możecie sobie teraz zdecydować, czy chcecie namiot, jeśli tak, to jaki? Wołają mnie. Na razie.